A u nas jeszcze o sporcie. Wysiłek nieduży, a korzyści ogromne. Nordic Walking z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników na całym świecie. Twórca tej formy rekreacji, Finn Marko Kantaneva, odwiedził Toruń i Wąbrzeźno. Przekonywał, dlaczego warto wziąć kijki w dłoń i ruszyć na spacer. Rozgrzewka wskazana, ale nie obowiązkowa. Potem kijki, głęboki oddech i gotowe. Według Marka Nordic Walking każdy z nas ma we krwi. Zaczynamy raczkować mając 6-8 miesięcy. I to jest gotowy rytm, gotowa technika, bo w Nordic Walking chodzi o to, żeby używać czterech kończyn. Ot i cała tajemnica. Nordic Walking to forma rekreacji, która wykorzystuje naturalne ruchy naszego ciała. Jeśli umiesz chodzić, umiesz uprawiać Nordic Walking. Z tą różnicą, że w przeciwieństwie do zwykłego spaceru, ten z kijkami angażuje 100% naszych mięśni. Ludzie nie odczuwają różnicy, mimo że w porównaniu ze zwyczajnym chodzeniem wydajność takiego treningu wzrasta o 20%. W ten sposób skuteczniej dotleniamy organizm, w godzinę gubimy nawet 700 kalorii i bez zbędnego wysiłku zyskujemy ładną sylwetkę. Marko opracował tę metodę w latach 90. Był wtedy nauczycielem wychowania fizycznego. To bardzo proste, jak większość dobrych rzeczy. Nie ma tu wielkiej filozofii. Tak jak z otwarciem puszki, ktoś po prostu musiał wpaść na to pierwszy. Z Nordic Walking było podobnie. I nic dziwnego, że dziś rozdaje autografy. Z kijkami chodzi 15 milionów ludzi na całym świecie. Warto do tego grona dołączyć. Cześć, tu Marko Kantaneva. Jeśli nigdy nie próbowaliście Nordic Walking, czyli chodzenia z kijkami, to powinniście się odważyć. Odkryjecie same zalety. Oprócz nóg zaangażujecie też ręce. To spacer dla całego ciała. Czeka na was.